Poprosiliście, żebym wrócił. Dobrze. Zanim pojawią się nowe materiały, pokażę wam jeszcze stare. Mój idol Wojciech Nowakowski, cześć Włóczyk i je, znany podróżnik i reporter, ma taką zasadę, że część odwiedzanych przez siebie miejsc, tych, które cieszą się szczególną magią, zostawia tylko dla siebie. Tak samo miałem zrobić ja z pokazanym tutaj. Trzeba bowiem uwzględnić, że miejsce to jest znane bardzo wąskiej grupie osób, szczególnie zainteresowanych przebywaniem tutaj i odwiedzaniem go. Dlatego też teraz ani w przyszłości nie wolno zakłócać ani spokoju tego miejsca, ani spokoju osób udających się tutaj. Tu oto, przy jednym z głównych gościńców jednego ze złotopotockich lasów, stoi drzewo przyozdobiane wotami religijnymi. Ta osobliwa kapliczka zdaje się być z mozołem budowana przez dekady, bo najstarsze pamiątki swoim stanem i wykonaniem sugerują pochodzenie ze wczesnych lat powojennych, a jedna być może nawet i z czasów wcześniejszych. Na miejsce składają się liczne figurki, obrazki, krzyżyki, różańce i inne dewocje. Całość jest niezwykle przaśna, swojska i ludyczna. Pamiętać jednak trzeba, że każde z tych wod to wyraz troski jakiegoś człowieka o określoną sprawę. O zdrowie swoje lub najbliższych, o pomyślny efekt operacji, o powodzenie na egzaminie, o pracę, o wyjście z niełask bezpieki, o powodzenie w miłości. To drzewo to wielkie zbiorowisko ludzkich historii oraz ładunków emocjonalnych stojącą za każdą z pamiątek. Każda z nich to świadectwo bezradności i zwrócenia oczu ku opatrzności. Lasy te, tak jak każde inne, kryją w sobie również mniej spektakularne wytwory. Przydrożne kapliczki towarzyszą nam od setek lat, a każda niosła otuchę podróżnikowi. Pamiętać bowiem należy, że dawniej podróże nie były tak proste jak dziś, bo to były karkołomne przedsięwzięcia wiążące się z ogromem czasu i sił oraz licznymi niebezpieczeństwami. To miejsc tych prowadzę. O nie! Miejsca te pozostaną jednak tajemnicą. Wiecie, że istnieją, znacie podobne, natomiast tu niech pozostaną w gestii wtajemniczonych i strudzonych.